Moja mama prowadzi bardzo zdrowy tryb życia. Mama, wiesz, co minister zdrowia napisał na papierosach? Wiem. Co? Palenie poprawia samopoczucie. Na pewno tak nie napisał. Życie nie znosi nudy, a wszystko wokół ciągle się zmienia. Nad Michałem Wiśniewskim gromadzą się czarne chmury. Czy wciąż będzie spędzał beztroski czas z najbliższymi? Czy będzie mógł dzielić się swoim szczęściem z wiernymi fanami? Czy wyruszy w kolejne trasy koncertowe, by wystąpić dla tysięcy miłośników swojego talentu? A może świat lidera ich troje już wkrótce okaże się zupełnie inny? Niech mnie zawieszą na tym dźwigu. Nowy dom dla tych, których kocha, to największe marzenie Michała. Czy w końcu je zrealizuje, dając bezpieczną przystań swoim bliskim? Nie do końca, bo ja wcześniej grałem w jedynkę, w którą ty nigdy nie grałeś, na Atari jest ten. Zaczynamy. Tylko jeżdżę, ja tylko rozmawiam, ja tylko jestem. Samo by się nie zrobiło. Dziękuję. Padło bardzo dużo różnych słów, ale ona jest matką, panną gębą, w związku z czym jakby poświęca tym dzieciom maksimum swojego czasu. Ale nie możesz tego naprawdę, bo ja tu jestem w tym przejściowej. W życiu Wiśni zachodzą dramatyczne zmiany. I choć z twarzy kultowego wokalisty nie znika uśmiech, to już wkrótce jego rzeczywistość może okazać się niezwykle ponura. Czy będzie musiał pogodzić się z losem? Oglądam ją ostatnio bardzo smutną, zatroskaną. Czy jak zwykle, bez względu na to, co się stanie, nie podda się i stoczy bój o prawdę? Jak ułoży się przyszłość największego buntownika polskiej sceny? Jak będzie wyglądało jego prawdziwe życie? Oglądaj kolejny sezon Jestem jaki jestem, czyli Wiśnia buduje. A wszystko to, bo ciebie kocham i nie wiem jak bez ciebie mógłbym żyć. Choć pokażę ci czym moja miłość jest, za ciebie zapiję się. Michał, tu masz apelację, którą składamy do sądu. Trochę tego dużo. No, zarzutów jest bardzo dużo, nie sposób zgodzić się z wyrokiem sądu. Wniosek jest tylko jeden, o uniewinnienie. Będziemy walczyć. Dzięki, Piotrze, trzymaj się ciepło. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dzięki.